Cześć! Starsi widzowie tego kanału na pewno wiedzą, że kibicuję Borussii Dortmund. Ale czym byłaby drużyna piłkarska bez bramkarza? No właśnie, trudno byłoby sobie to wyobrazić. I dlatego dzisiaj poznamy historię pierwszego golkipera BVB, czyli Romana Bürkiego. Zaczynajmy! Roman Bürki urodził się 14 listopada 1990 roku w Munzingen, niewielkim szwajcarskim miasteczku. Jest pierwszym z dwóch synów Martina i Karin. Jego 3 lata młodszy brat Marco również gra w piłkę i obecnie występuje w klubie Zulte Waregem. Wróćmy jednak do historii Romana. Swoje pierwsze piłkarskie kroki zaczął stawiać w wieku 9 lat w lokalnym zespole FC Munzingen. Młody bramkarz szybko robił postępy. Zaczął wzorować się m.in. na Ikerze Casillasie, Manuelu Neuerze czy Gianluigi Buffonie. W 2005 roku Romana wypatrzyli skauci Young Boys. Jeszcze w tym samym roku przeniósł się właśnie do tego stołecznego klubu. 2 lata później został włączony do drugiego zespołu. Jednak nie udało mu się później przebić do pierwszego składu Young Boys. W 2009 roku wypożyczono go do FC Thun. Przez rok wystąpił tam jedynie 4 razy. Następnie prawonożny bramkarz grał w FC Schaffhausen. W 2011 roku rozpoczął 2-letnie wypożyczenie w Grasshopperze. Tam z czasem stał się pierwszym bramkarzem. Równocześnie występował w szwajcarskiej kadrze do lat 21. W 2013 roku zdobył z Grasshopperem Puchar Kraju. Jeszcze w tym samym roku klub zdecydował się go wykupić. Po 5 latach profesjonalnej gry Roman zdecydował się na opuszczenie swojej ojczyzny. 24 maja 2014 roku podpisał kontrakt z SC Freiburg. Niedługo potem otrzymał swoje pierwsze powołanie do seniorskiej kadry Szwajcarii. 18 listopada 2014 roku zadebiutował w reprezentacji w meczu z Polską. W Bundeslidze stał się pierwszym bramkarzem i zagrał we wszystkich 34 spotkaniach sezonu. Jednak mimo to jego drużyna spadła do drugiej ligi. 14 czerwca 2015 roku przeszedł do Borussii Dortmund. 15 sierpnia zadebiutował w oficjalnym meczu. Od razu stał się podstawowym zawodnikiem. W sezonie 2016-2017 zdobył Puchar Niemiec. Rok później został pierwszym bramkarzem w historii Bundesligi, który utrzymał czyste konto w pierwszych 5 spotkaniach ligowych. Ciekawostką jest to, że przed każdym meczem Roman podchodzi do sędziów i sprawdza, czy piłka jest dobrze napompowana. Oprócz tego woli zimę od lata, a innym sportem, który go pasjonuje, jest hokej na lodzie. Czy Bürki stanie się jednym z najlepszych bramkarzy w lidze w tym sezonie i pomoże Borussii zdobyć mistrzostwo? Ostatni klasiker niestety na to nie wskazuje, ale zobaczymy, co przyniesie czas. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę, skomentujcie i udostępnijcie filmik znajomym. Piszcie oczywiście, o kim chcielibyście usłyszeć w następnym filmie. Cześć i piona!